Nie wiem jak was, ale mnie tak okropnie denerwują te trendy. Eat girl, clean girl, Pinterest girl. Ogólnie to jest wszystko, po prostu ma inną nazwę, jest jednym i tym samym. I uważam, że powinniśmy mieć czasu pod dostatkiem, żeby robić te wszystkie rzeczy, które powinna robić ta eat girl czy coś tam. Pamiętajmy o tym, nie, że doba ma 24 godziny, a nie 50. Nie starczy nam czasu na to, żeby robić więcej niż możemy robić. Załóżmy, jeżeli idziesz do pracy, mija 8 godzin, zanim wrócisz i dojedziesz w ogóle 10 godzin. Zanim zrobisz obiad, ugotujesz obiad, posprzątasz po obiedzie, to jest kolejne półtorej godziny. Ogólnie czas ucieka nam przez palce. Wiem, że dla mnie samej to jest strasznie duży komfort, że ja pracuję z domu, jestem sama swoim szefem. Więc ja decyduję o tym, kiedy pracuję, jak długo pracuję, jakiego dnia. Jest to dla mnie wielkie błogosławieństwo, ale ja wiem, że też nie każdy tak ma. Dlatego dzisiaj przejdziemy razem przez moją rutynę, którą chciałabym codziennie wykonywać, ok? Strasznie mnie denerwuje to, że jak ja zazwyczaj od rana wstaję, piję się wody, napiję się kawy i ten czas mija, dopóki ja nie zjem śniadania. I ja na przykład wstaję o 8, a śniadanie jem o 11. To nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe podejście. Ja powinnam jeść śniadanie od razu. Więc dzisiaj jest super dzień na to, żeby zjeść śniadanie od razu. No, minęła godzina, ale to jest jeszcze okej. Jemy śniadanie. Oks. Oks. Boom. Nie wygląda to ani trochę apetycznie. Jest to omlet z mozzarellą. Pomidorkami z sriracha. Powiedzcie proszę, że wy też macie taki dzień w domu, w tygodniu macie dzień w domu, że sprzątacie, po prostu. Mam nie no, chyba każdy tak ma, że jest taki jeden dzień w tygodniu i jest czas sprzątania. U nas w domu jest na przykład czwartek i zawsze z mamą sprzątamy, ale mama się dzisiaj źle czuje, więc ja sprzątam. Tyle ile mogę, tyle ile mam czasu, bo wiecie co? Wiecie co, też nie ma co się spinać za bardzo. Staram się z wami być tutaj na bieżąco ze wszystkim, żeby wam pokazać, jak taki dzień wygląda, bo ja się zabieram za sprzątanie, wiecie, jestem w piżamie, w ogóle nic mnie nie obchodzi, myślę sobie, no nie, dostaję właśnie maila, że muszę przygotować koncepcję na kampanię, więc wiecie, teraz siadam do tego. No i to mi tak nagle spontanicznie zabierze pewnie trochę czasu, ale no właśnie to jest taka, wiecie, praca influencera, że wy nawet jak sobie myślicie, że nic nie będę robić dzisiaj. Bitch, please. Czasem jest to problematyczne, bo czasem jestem na siłowni i dostaję wiadomość: Zosia, już teraz. A ja mówię, no, jestem na siłowni, jak teraz? No, Zosia, teraz, no, więc ciśniesz, nie? Albo nie wiem, jesteś na uczelni i tak samo dostajesz, że teraz musisz zrobić kampanię. No, jak ja teraz mam zrobić kampanię, jak jestem na uczelni? Wiecie, tak to wygląda, ale. Ale dobra, no, robimy. No, co? Nie. Czekam, aż ten tonik mi się wchłonie do końca i będę mogła nałożyć na to antybiotyki. Teraz wam powiem tak. 4 tygodnie już chyba jestem na tym antybiotyku, czy 5. Jest super. Ja jestem bardzo zadowolona. Widzę, że te stany zapalne się wygasiły, ale jest jeden olbrzymi minus, słuchajcie. Ja mam okropną tendencję do tego, żeby wyciskać wszystko, co pojawi się na mojej twarzy. Wszystko, ja tylko coś zobaczę, od razu muszę to wycisnąć. Jedna rzecz, która mi pomaga, żeby nie wyciskać, najlepiej w ogóle się nie malować, a pielęgnację robić z dala od lustra albo robić po ciemku, w sensie po ciemku, żeby nie było takiego mocnego światła, bo wtedy nie przyglądamy się temu tak. No i przez to, że słuchajcie, wyciskam tak tą twarz, te syfy, no to porobiły mi się blizny. Boże święty, jest tak zimno, ja nie wiem, w co mam się ubierać. Dobra, jedziemy. We have to do some errands. Musimy zrobić jakieś takie rzeczy, które na mnie czekały cały tydzień do zrobienia, więc jedziemy dzisiaj je zrobić. Muszę jechać na pewno do biblioteki, muszę jechać do lumpeksu, bo będę przy bibliotece jest lumpeks, no więc przy okazji wejdę. A dzisiaj w lumpeksie jest minus 50%, więc jadę tam. Przyjechać do galerii, odebrać zamówienie swoje. Tam jeszcze może coś pokombinujemy. No i myślę, że wracamy do domu.
ale zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj dzień nam się potoczy, co nie? Jeśli ktoś mi kiedykolwiek powie, że moje wymagania są wysokie, I'm sorry, ale ja wchodzę do auta i mam zimowe opony. Po prostu I love my dad za to. Naprawdę, ja sobie nie wyobrażam teraz jeździć po jakichś serwisach. Ja nawet nie wiem, gdzie się wymienia opony. Zamek jest zepsuty. Bardzo mi się podoba, ale przez to, że to już był któryś raz w lumpeksie, to ja wiem, jak to działa. I nie wiem, czy ona jest warta 60 zł. O to chodzi. Mi się to najbardziej podoba, ten kożuszek. Pada. Ale ładne kolory. Bardzo nie tęskniłam za tą biblioteką. Aha. O, brawo. Mam z siebie taką bekę. Po prostu momentalnie, to się dzieje w sekundę, jak ja otwieram drzwi od biblioteki, słuchajcie, to ja się zamieniam w inną osobę. Moje alter ego się wydostaje ze mnie. Ja nagle podziwiam wiecie, książki. Taka mądra i nie, no proszę was, nie, nie. W sensie fajnie, fajnie chodzić do biblioteki. Zazdroszczę każdemu, kto lubi czytać książki. Ja też lubię, ale to nie jest taki mój pierwszy pik. Mnie nigdy nie ciągnęło do nauki, ale co z tego? Co z tego? Dobra, w ogóle nie, wiecie co, nie ma co gadać, nie ma co gadać, bo ja jeszcze bardziej się tutaj upokorzę. Wracam do samochodu. Kurde, jeszcze ta policja, ta policja to po prostu zawsze... Czekajcie, tu pomogę. Ja zaraz zastanęła, gdzie jest ta policja. No i musiałam wjechać na krawężnik. Wiecie, moim autem to nie jest tak łatwo wjechać sobie tak o na krawężnik. A nie, to ambulancji. No serio? Ja wam zjechałam z drogi, a wy mi tutaj takie? Wy sobie pojechaliście innym pasem? Moje felgi. Ale się zesrałam. Zapraszam na mojego TikToka, bo tam odbył się test lindorków, które zakupiłam dzisiaj. Dodatkowo mówiłam z HB tonik. Kolejny raz mi się tak stało, że coś kupiłam i mi znika. O, dobra, mam. Zrobiłam sobie pielęgnację, ubrałam świeżą piżamkę. Mam serum na skórze głowy. Herbatka jest, odgrzana kolacja jest. Guilty pleasure. Moje ulubione guilty pleasure to jest reality show. I ostatnio to jest Selling Sunset. Obejrzałam cały, kocham. I jeszcze jest Selling Sunset, nie Selling Sunset, tylko coś tam Orange County, coś takiego. Jak ja to zaczynam oglądać, nie mogę dosłownie przestać, jestem od tego uzależniona, sprawia mi to ogromną przyjemność. Więc wieczorem idealnie do snu, odmurzczenie totalne. Może jeszcze poczytam książkę, bo jestem wyczerpana. Mam dość. Jestem z lekka okropna i o was zapomniałam o tym vlogu. Dzisiaj tak się, wiecie co, nic się nie działo konkretnego, ale teraz jadę na jarmark. Robimy cały przegląd jarmarku w Poznaniu we vlogu masie. Nie dzisiaj, nie teraz, dlatego że słuchajcie, okazało się dzisiaj dopiero, bo to jest mój pierwszy raz na jarmarku w tym roku, okazało się, że one się jakoś magicznie szybko zamykają. No i ja nie mam czasu. One się zaraz zamykają, a ja mam ochotę wypić grańca. Albo trzy. Więc zabieram was ze sobą, jestem gotowa. Look at this. Kurtka jest, nauszniki są, szal jest, sweter pod spodem, rajstopy pod koszulkę, wszystko jest gotowe. Więc lecimy, zabieram was ze sobą. I nigdy nie byłam typem dziecka, które jeździło pociągiem i nigdy w ogóle też nie byłam osobą jeżdżącą pociągami, jeżeli chodzi o te takie krótkie dystanse, wiecie, na przykład, że z wioski dojeżdżam do większego miasta, do szkoły czy coś, no nigdy w ogóle nie jeździłam tak pociągami, jedynie gdzie jeździłam, no to na wycieczki szkolne albo do Warszawy, tak? I słuchajcie, taka śmieszna historia, anegdotka teraz.
Pierwszy raz, kiedy chciałam jechać z moim pierwszym chłopakiem do mojej babci pociągiem, kupiliśmy jej ciasto i mówimy, jedziemy do niej, nie? Ciąg, nie mieliśmy zielonego pojęcia, gdzie go się jakby byliśmy na dworcu i nie mieliśmy pojęcia, co dalej, gdzie jest ten pociąg, tak? Potem drugi raz jechałam ja już sama do mojej babci, no i wsiadłam do złego pociągu. I teraz stwierdziłam, że skoro ten jarmark jest blisko dworca, no to najbardziej będzie się opłacało jechać po prostu tam pociągiem, co nie? Więc idę na peron, mama mnie podrzuciła, bo mówię, kurde, pomyliły mi się w ogóle godziny odjazdu tego pociągu. Myślałam, że jest o 19.30, potem sprawdzam, patrzę 19.19 i mówię do mamy, mamo, zawieziesz mnie? Ona mnie podwozi tutaj na dworzec, siedzimy w aucie, czekamy. No, się okazało, że tak, 19.30 było jedno. No, nieważne, po prostu to opisuje to, jak jestem dobra i jak jestem ogarnięta w jeżdżeniu pociągami. No, chociaż z drugiej strony to jest zwykły rozkład jazdy i to, że ja tego nie widziałam, no to już mój problem. Ale idziemy na jarmark! Cieszę się bardzo. Co byś powiedziała dziewczynom? Że... trzeba być samowystarczalnym. Ze wszystkim! A się osmarka! Jest zimno, nie da się ruszyć w ogóle. Dobra, idziemy. Nie wiadomo, gdzie idziemy. Nie wiadomo, gdzie był kible. Jest tak... sikam. Co? Co? Wino wylała. Gdzie wino wylała? Oj, I'm sorry, camera. Ja tu mam na zapas. Idziemy. A przecież tu idzie! Nie rozumiem ich. Takie moje podsumowanie, że trzeba korzystać z życia. Trzeba. Że nie mieć takich zahamowań. Zahamowań, tak, Wera? Mhm. Ej, zaraz siknę. Dobra, Pawlok, zaraz siknę.